Rok temu przed wyjściem Warlords of Draenor pojawiła się ciekawa forma przecieku z Chin, dotycząca właśnie tego dodatku. Pewien ktoś określany mianem Riddler, czyli na polski będzie to coś na zasadzie człowiek zagadka, w formie właśnie wspomnianych zagadek zdradzał nam, co pojawi się w kolejnym dodatku. Zagadki były różne, miały różne treści, niektóre miały głębsze przesłanie, niektóre były coś w stylu pan A pogadał z panem C i coś tam się stało. W tym roku tuż przed ogłoszeniem dodatku po raz kolejny pojawił się Riddler z paroma ciekawymi zagadkami, ponoć jest to on, no ale może uchylą nam troszeczkę rąbka tajemnicy, co jest dla nas szykowane. Pamiętajcie, że wszystko to może być fałszem, to nie jest w 100% potwierdzone to, co tu zobaczymy. Również trzeba pamiętać, że każdy w inny sposób może zinterpretować wiadomości nadesłane od pana zagadki. Wszystko okaże się 6 sierpnia na oficjalnym pokazie na Gamescomie. Co do zagadek, pojawiły się dwie, jedna opisana w dniach i jedna opisana w punktach i obrazkach. Dziś właśnie zajmiemy się zagadką obrazkową i postaramy się odczytać to, co chciano nam przekazać. Większość z tych przecieków łączy się ze sobą w dość sensowny sposób, dlatego subskrybujcie kanał, nie przegapcie kolejnych odcinków, oceniajcie, no i lecimy. You are not prepared. Nie jesteś na to gotowy. To słynny cytat Illidana Stormrage'a, dobrze znanego nam bohatera z uniwersum Warcrafta. No i do tego punktu doczepione są trzy obrazki. Pierwszy przedstawiający właśnie Illidana, kolejny obrazek przedstawiający Varedisa, Blodelfa, który jako jeden z pierwszych był wyznaczony, by zostać wyszkolonym na łowcę demonów. Również jako jedyny przetrwał próbę i trenował kolejnych łowców demonów. Trzeci obrazek przedstawia sparring właśnie dwóch Demon Hunterów. Co to wszystko może oznaczać? Możliwe jest to, że zobaczymy Illidana, jednak wydaje mi się, że nie bez powodu dane są nam dwa obrazki, które pokazują nam szkolenie łowców demonów, gdyż może to właśnie będzie nowa grywalna klasa Demon Hunter, kto wie? Who will be next? Kto będzie następny? Obrazek dołączony ukazuje nam wodzów hordy, kolejno od lewej mamy Trala, następnie Garrosha, nie świętej pamięci, oraz Vol'jina. Jest jeszcze jedno pole ze znakiem zapytania, sugerując, że może pojawi się nowy wódz hordy. Co mogło stać się z Vol'jinem? No nie wiem, w kolejnych odcinkach dowiecie się więcej, natomiast mógł zostać zabity albo mógł zrezygnować, no nie wiadomo, zobaczymy. To survive is to kill. By przetrwać, trzeba zabijać. Zdjęcie Sylvanas może oznaczać, że w końcu będzie jakiś wątek poświęcony właśnie jej. Jeżeli chodzi o cytat, to wiadomo, iż nieumarli pod jej władzą umierają, albo raczej rozkładają się. Ciała trupów z biegiem czasu rozpadają się i w pewnym sensie można powiedzieć, że umierają. Dlatego by pozyskać jakby nowych członków opuszczonych, czyli Forsaken, muszą zabijać. To widzieliśmy już w Gilneas, dlatego też tutaj pojawi się może coś nowego właśnie z wątkiem Gilneas. Co do drugiego zdjęcia, jest to Nathanos Marys po śmierci Nathanos Blightcaller, słynny dowódca przymierza, który został, wiecie, przywrócony ze zmarłych przez Sylvanas. Justice will be served. We are invincible. Sprawiedliwość zostanie wymierzona. Jesteśmy niepokonani. Tu dwa obrazki, jeden przedstawiający Tyra, obserwatora Tytanów. Z legend wiadomo, iż bardzo dawno temu wraz ze smokami, dziś znanymi nam jako Smocze Aspekty, stawił czoło Galakrondowi, ojcowi smoków. Był to gigantyczny protosmok, który odgryzł rękę Tyrowi podczas bitwy. Smok oczywiście został pokonany, Tyr swoją rękę zastąpił pięścią zrobioną ze srebra. Właśnie od niego wziął się zakon srebrnej ręki, do której należał m.in. Uther. Drugi obrazek przedstawia nam Tyriona Fordringa z Ashbringerem. Co to może oznaczać? Wyjaśnić może nam kolejny, trzeci obrazek, przedstawiający baner zakonu srebrnej ręki, który został rozwiązany. No i na tym obrazku jest nalepka New, czyli nowe. Możliwe, że zakon powstanie na nowo? We. My. Obrazek dość śmiesznawy, przedstawia Wrathiona oraz Anduina. Ta dwójka miała ze sobą dużo wspólnego, nie w ten sposób, podczas Mists of Pandaria. Młody czarny smok dogadywał się dobrze z Anduinem, jednak pod koniec legendarnego questa Wrathion troszeczkę się wkurzył, gdyż poświęcił on sporo czasu próbując przygotować nasze dwie frakcje do nadejścia większego zła. Jednak my, zamiast jednoczyć się, mając dobrą okazję, postanowiliśmy dalej walczyć. Mamy tu Varyana, który mówił, że przyjdziemy po was, jeżeli będziecie dalej odpieprzać Manianę. No i w Warlords of Draenor Wrathion miał się pojawić, lecz żadna z tych postaci nie miała większej roli, dlatego kto wie, może w tym dodatku. Time is a flat circle. Historia kołem się toczy. Dość filozoficzny punkt. To powiedzenie mówi, iż to, co stało się raz, stanie się jeszcze raz, aż w nieskończoność.
Tu pojawia się obrazek Gul'dana, znajdującego się w miejscu podobnym do krypty Sargerasa podczas kampanii w Warcraftie III The Frozen Throne. Dużym podobieństwem są runiczne znaki zrobione z krwi. Jak dla mnie to oznacza, że Gul'dan ma kolejną misję do zrobienia. Musi znaleźć sposób, by po raz kolejny wezwać płonący legion do naszego świata. Krypta Sargerasa oraz moce, które są w nim zawarte, mogą być dobrym początkiem do poszukiwań. Więc jeżeli chodzi o historię, która toczy się kołem, no to mamy po raz kolejny Gul'dana, który po raz kolejny w tym samym miejscu, gdzie był przed ilość tam laty i znowu próbuje coś tam wykombinować w tej krypcie. Znowu powraca legion. Takie, wiecie, dosyć filozoficzne. It all starts here. Wszystko zaczęło się tutaj. Tu możemy zobaczyć awatar Sargerasa walczącego z Egwene, strażniczką Tirisfal. Cała akcja odbywa się w Storm Peaks i stwierdzenie, że wszystko zaczęło się tutaj, oznacza, że wszystko zaczęło się od Sargerasa, co można również odczytać jako wszystko zaczęło się od płonącego Legionu, jako że on jest właśnie głową tego wszystkiego. No i po raz kolejny silny nacisk na Legion. Nie sądzę jednak, żeby w tym dodatku my ujrzymy właśnie tego upadłego Tytana. We will claim our world. My odbijemy nasz świat. Nie trudno się domyślić, że w którymś momencie naszej historii Nagi wraz z królową Asharą wyłonią się spod głębin, próbując przejąć nasz świat. Dlatego ta rasa prawdopodobnie pojawi się w tym dodatku i odegra ważną rolę. Pamiętajmy, iż Ashara próbowała przyzwać Sargerasa do naszego świata. W momencie, gdy Studnia Wieczności poszła na dno oceanu, ona wraz ze swoimi poddanymi również. Wtedy stary Bóg Enzoth zaproponował jej służenie mu w zamian za posłuszeństwo. I tak elfy zamieniły się w Nagi. Vengeance. Zemsta. I tak jak dobiliśmy do ostatniego punktu, powracamy do pierwszego, czyli Illidana. Illidan po uwolnieniu z więzienia przez Tyrande stał się celem numer jeden dla Maie w Shadowsong, która za właśnie cel swojego życia obrała schwytanie zdrajcy. Była ona strażniczką. Na samym szczycie Black Temple, czarnej świątyni, Maie dopięła swego i dorwała Illidana. Jednak łowca jest nikim bez swojej ofiary. Jej cel życia zaniknął wraz z nią. Nikt nie wie, gdzie jest, gdzie teraz się znajduje, dlatego jeśli Illidan by powrócił, to powróciłaby Maiev. I to tyle. Co sądzicie? Moim zdaniem spekulowanie na tych punktach i obrazkach to świetna zabawa. Za parę dni okaże się, czy to, co tutaj powiedziałem, po części się sprawdziło. W kolejnych filmach postaram się rozwiązać pozostałe zagadki, które jak sami zobaczycie, bardzo dobrze wpasowują się do tych przedstawionych właśnie w tym filmie. Subskrybujcie kanał, nie przegapcie kolejnych odcinków, spekulacji oraz nowości właśnie po samej zapowiedzi. Oceniajcie, piszcie swoje teorie i do zobaczenia. See ya!